W Fotonie wierzymy, że nauka kodowania nie jest celem samym w sobie. To dla nas raczej wszechstronne narzędzie, aby osiągnąć znacznie więcej. Przyszłość dzieci zaczyna się dziś, w trakcie codziennej edukacji. I tworząc projekt Photon Cup, chcieliśmy stworzyć edukacyjne wyzwanie, które będzie stymulować uczniów do kreatywnej współpracy i wykorzystania technologii. Celem każdego zespołu z 5 szkół było opracowanie tzw. teatru robotów, przedstawień i historii, w których głównymi bohaterami są zaprogramowane roboty. W ten sposób połączyliśmy kompetencje STEAM z naukami humanistycznymi. Uczniowie, realizując jeden projekt, nauczyli się tworzyć scenariusz, pisać dialogi, projektować i wykonywać scenografię oraz programy dla robotów, aby finalnie zmontować fantastyczne filmy. Jedną z zasad szkoły jest wdrażanie i realizacja kompetencji przyszłości, a taką kompetencją jest właśnie technologia IT. I realizując tę wartość, nie mogłam sobie odmówić wzięcia udziału w tym projekcie. Uważam, że w XXI wieku trzeba postawić na kształtowanie kompetencji cyfrowych. Mieliśmy nowe roboty, więc też był taki pretekst i przyczynek, żeby je uruchomić jak najszybciej, żeby jak najszybciej się wdrożyć, nauczyć. Tym bardziej, że dopiero młodzież zaczynała poznawać fotony, dla nich był to pierwszy kontakt, one się uczyły wszystkiego od podstaw. Zawsze wydawało mi się, że starsi już mają to zbudowaną młodzież, która niekoniecznie by chciała brać udział w takich przedsięwzięciach, a się okazało, że to są bardzo kreatywne dzieci, które zaimponowały swoją kreatywnością, pomysłowością, otwartością, poczuciem humoru, także naprawdę życzę sobie i innym nauczycielom, żeby mogli brać w takich konkursach i żeby powstawało ich coraz więcej. Najfajniejsze było, jak jeździliśmy do różnych miejsc, żeby nagrywać te filmiki. Na pewno współpraca ze sobą. To jest najważniejsze, żeby wszyscy. Dla mnie to tak najbardziej scenariusz i to właśnie wspólna praca, że wszyscy mogliśmy się złączyć i popracować nad właśnie tym filmikiem. Mi się podobała praca zespołowa. Tworzenie tego filmiku było takie najfajniejsze, że spotykaliśmy się i jakby wszystko robiliśmy wspólnie i jakoś powstało ten film. Że dostaliśmy tego szansę i że wszyscy razem to zrobiliśmy. To było wspaniałe doświadczenie, móc obserwować na co dzień pracę nauczycieli i tego, jak pomagają uczniom uwalniać ich kreatywność. Satysfakcja z każdego uczniowskiego projektu była ogromna.